Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję książki Origami z wierszykami Ciekawska Kaczuszka Omi od wydawnictwa PiS. Jest to książka napisana przez panią Agnieszkę Frączek, jedną z moich ulubionych autorek książek dla dzieci. Powstała we współpracy z panią Dorotą Dziamską. Jak już mówiłam we vlogu na naszym drugim kanale, nie wiem czy go oglądacie czy nie oglądacie, w opisie filmu będzie link do tego kanału. Tam taki krótki film był między innymi właśnie z paczką, która do nas dotarła z wydawnictwa PiS i mówiłam o tym, że panią Dorotę Dziamską kojarzę ze szkoły. Więc tam więcej zresztą na ten temat jest, więc jeżeli chcecie sobie obejrzeć, to wejdźcie na nasz drugi kanał. Nie będę już tutaj się powtarzać, skupimy się na książce. Jest to książka kwadratowego formatu, ma miękką okładkę i jest to historia o kaczuszkach. Kaczuszki wykluwają się z gniazda. Mama kaczka, tata kaczka niecierpliwie oczekują wyklucia się swoich małych kaczątek i po kolei zaczęły jajeczka pękać. Wychodziły kaczuszki, nadawali im imiona. Pierwsza wykluła się Ami i następnie mamy na stronie wierszyk o kaczuszce z origami oraz jak złożyć taką kaczuszkę. Nie będę Wam teraz składać kaczuszki, bo to już z Martynką razem robiłyśmy i jeszcze trochę obejrzycie i będzie film z tego właśnie składania tych zwierzątek z tej książki, także przejdziemy sobie od razu dalej. Wykluły się kaczuszki i na końcu wykluła się najbardziej ciekawska kaczuszka, która co chwilę mówiła: o, jaka śliczna gałązka, o, coś tam zobaczyła, o, więc nazwali ją Omi. I książka się skupia właśnie na przykładach głównie kaczuszki Omi. Omi tutaj wyszła na wycieczkę ze swoją rodziną i próbuje znaleźć tą wycieczkę, o. I nie chciała iść gęsiego, stwierdziła, że kaczki nie mogą chodzić gęsiego, no bo jak to by wyglądało. Tu już wcześniej też widzieliście, ona tutaj poznaje świat, jest bardzo ciekawa tego świata i nie potrafi usiedzieć ani przez chwilę w jednym miejscu, a po drodze w książce mamy różne zwierzątka, które kaczuszka spotyka i jest instrukcja, a także wierszyk o tym zwierzątku, jak te zwierzątka z origami, z tych tutaj dołączonych do zestawu kółeczek zrobić. My tutaj na przykład mamy od żabki jeszcze zgięte i od żółwia w sumie też może być, bo jest podobnie zgięte, jak widzicie. Tak patrzę, no teraz tutaj mam w sumie wesołą twórczość Martynki, bo Martynka bardzo się lubi tymi bawić, składać sobie różne rzeczy. Niekoniecznie zwierzątka z książki, bo próbuje też właśnie inne. Tyle tych kółeczek mamy w książce i są nawet takie maciupeńkie. Takie maciupeńkie, co ja szczerze mówiąc na początku myślałam, że nie chce nam się wyostrzyć, wyostrzyło się. Na początku myślałam, że to po prostu są jakieś takie, wiecie, jak się dziurka, czym zrobi dziurki, powstają dziurki, a potem takie maleńkie. I ja na początku myślałam, że to są właśnie od jakiegoś dziurkacza. I kilka mi wypadło i ja je chciałam wyrzucić, a dopiero potem patrzę, że tutaj te kółka nie mają dziurek, więc to są przecież też potrzebne kółka, chociażby żeby zrobić oko żółwia, czy tam inne też właśnie były do robienia z takich małych kropeczek, ale te małe kropeczki już nam poginęły, bo Martynka, wiecie, bawi się u siebie w pokoju, w dywanie gdzieś tam nam kilka już na pewno zginęło, bo jest ich troszkę mniej. Ale to jest właśnie taki plus, że można je sobie chociażby dziurkaczem z kolorowych kartek dorobić. Zresztą nie ma też problemu, aby sobie zrobić nowe te karteczki. To jest taki miękki, zwykła taka kartka kolorowa,
Więc jak będziemy już mieć za bardzo pozginane, bo tutaj zobaczcie, Martynka naprawdę tworzy przeróżne rzeczy z tych kółeczek. Tutaj nie wiem, co to jest, ale pozginane jest bardzo. Ona by Wam musiała poopowiadać, co tutaj tworzyła, bo dosłownie chwilę temu poszła spać i jeszcze przed spaniem sobie tworzyła. Żabka nam fajnie wychodzi. Najbardziej chyba lubię żabkę z tej książki, bo fajnie wygląda ta żabka. Także jest bardzo fajnie książka napisana. Te wierszyki bardzo fajnie się czyta i bardzo wpadają w ucho, więc jak czytamy już któryś raz, to potem już dziecko zaczyna recytować. Przynajmniej Martynka tak ma, że jak coś czytamy, że tak powiem, w kółko, to ona w końcu sama zaczyna to recytować. Bardzo ładne, kolorowe ilustracje tu bez wątpienia przyciągają wzrok, a także są bardzo pomocne te ilustracje do tworzenia właśnie z origami, bo na przykład na początku jak była kaczuszka, no to kaczuszka jest tutaj tylko łebek, prawda, do wykonania, a resztę sobie robimy na podstawie tego obrazka. I jeszcze Wam zdradzę, że na początku to ja myślałam, że to ma się jakoś razem ze sobą łączyć w trójwymiarze, no bo tak mi się origami kojarzyło. Zresztą kiedyś z origami różne rzeczy składałyśmy lata temu w dzieciństwie i tak mi to jakoś się tutaj zapamiętało, a to po prostu robimy sobie na kartce czy na stole do tej książki sobie układamy te właśnie zwierzątka. Potem troszkę trzeba uważać, aby ich za bardzo nie rozwalić, bo jednak się potrąci, troszkę się tu rozpadnie. Ale można je sobie także skleić, co my zrobiłyśmy z jedną kaczuszką, ale nie wiem teraz, gdzie ona jest, bo Martyna gdzieś mi ją wyniosła i nie mogła mi znaleźć. Gdzieś tam do swoich zabawek ją wrzuciła, także niestety nie pokażę Wam sklejonej kaczuszki. Tutaj mamy jeszcze z tyłu inne origami z wierszykami. Kaczuszka Omi na wsi, też o przygodach naszej kaczuszki. Kaczuszka Omi na wycieczce i kaczuszka Omi niczego się nie boi. Ja Wam bardzo gorąco polecam, bo są to książeczki, które można nie tylko czytać, ale się bawić nimi. Więc jak najbardziej fajna rzecz, zwłaszcza, że teraz idzie jesień, idzie zima, długie wieczory już popołudnia, nie takie fajne, nieraz będzie deszczowo, więc wiadomo, nie będzie się chciało siedzieć tyle na dworze, ile latem, więc jak najbardziej polecamy do zabawy w domu, po przedszkolu, w czasie deszczowych dni, polecamy gorąco origami. Więcej o książce jeszcze Wam napiszę na naszej stronie, w opisie do filmu znajdziecie do niej link. Zapraszam Was bardzo gorąco, tam także link do naszego Facebooka, więc nas tam polubcie koniecznie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tam raz w tygodniu wrzucamy zapowiedź recenzji, które się u nas pojawią. Będzie jeszcze coś od wydawnictwa BIS, więc obserwujcie nas tam, polubcie, subskrybujcie. A ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam. Mama kaczuszki nie była zadowolona, że kaczuszka odejdzie do pirata. Pierwsza kaczuszka się wykluła już, a mama się, a pirat się ucieszył, jak zobaczył, że kaczka idzie do niego. Płynęli na wyspę, wrócili do domu i 100 kaczątek takich się wykluło. Później 100 kaczątek się wykluło, a jedno kaczątko nie miało opaski, dwa kaczątka, a później to później so. Je podreptali do latawca, powiedzieli latawcu tu i wtedy na wielkim strachem się napędzili i mig spotkali żółwili i żółwi i mu pozwoliła sobie pójść do mamy i robaczki przyniosły prezent. Szły i szły i szły, aż robaczki podziwiały się widokiem tych zwierzątek, kaczuszek. I później żabka zabryka, bo czy jesteście? Aha, to tak. I później żółwik powiedział, ej, co wy tu robicie?
my sobie tu tykamy. Oj, pokaż kaczkę, jaka nam wyszła. Tak, dobra. Jest kaczka. Kaczka gotowa. Teraz co dalej mamy? Weź sobie, teraz będziemy jeszcze składać żabkę. Tu masz okrągłe, no. Robisz drugą? Co? Żabkę, czy co robisz? Tu mamy duże kółko, na brzuszek. Tu mamy już złożone. Drugie na główkę i sobie kładziemy wyżej, musi być. Kładę tak. I zobacz, teraz oczy. Potrzebne nam są żabie oczy zielone. Masz dwa zielone kółeczka. Teraz potrzebne są jeszcze pomarańczowe, mniejsze. To musimy jakieś sobie rozprostować. Tych, co tutaj już mamy. I czarne kropy. Czy to te? Czy to nie te? Się okaże, chyba że wzięłyśmy za małe zielone. Co zrobiłaś z tymi zielonymi? A, tu mamy zielone. Te zielone weźmiemy większe. No, te za malutkie. Dobra, to te na bok. Te na bok. Mamy dwa zielone do żaby. Potrzebujemy jeszcze pomarańczowe. Tutaj mamy już mnóstwo pozginanych, więc musimy je rozprostować. I małe czarne. Jedno czy dwa? I mamy oczy żaby. I teraz musimy te oczy włożyć w żabę. Co spadło? Co? To. Aha, co tam tworzysz? Mamy oczy, mamy głowę, mamy tułów i jeszcze nam potrzebne są żabie nogi. Tincia porwała jednego wielkiego, to zrobimy jedną żabią nogę. I obok druga. Mogę porwać tobie, czy tworzysz swoją żabę? Mój dokument. To jest twój dokument. Dobra, dorób dokument.